Dziś zajmę się nierównościami, które trzeba mnożyć lub dzielić przez liczby ujemne lub dodatnie. To nieco bardziej skomplikowane niż dodawanie i odejmowanie. Pokażę także inne sposoby zapisu przedziału wartości spełniających daną nierówność. Zróbmy ze dwa przykłady. Niech będzie -0,5x jest mniejsze lub równe -7,5. Gdyby to było równanie, po prostu podzielilibyśmy obie strony przez współczynnik przy x. I to samo należy zrobić tutaj. Podzielić obie strony przez -0.5. W przypadku nierówności trzeba jednak pamiętać o jednej ważnej rzeczy. Gdy mnoży się lub dzieli obie strony przez liczbę ujemną, zmienia się kierunek nierówności. Zmienia się znak. Pokażę prosty przykład. Napiszę, że 1 jest mniejsze niż 2. Na pewno się zgadzacie, że 1 jest mniejsze niż 2. Lecz co się stanie, gdy pomnożę obie strony przez 1? Uzyskam minus 1 i minus 2. A minus 2 jest przecież mniejszą liczbą niż minus 1. Minus 1 jest większe niż minus 2. Chyba już rozumiecie, dlaczego zmienia się znak. Duża liczba dodatnia po dodaniu minusa nagle staje się dużą liczbą ujemną i na odwrót. Dlatego jeśli chcemy pomnożyć obie strony przez liczbę ujemną lub jak w tym przypadku podzielić, to musimy odwrócić znak. Pomnożmy strony tej nierówności przez minus 2, bo mnożenie przez minus 2 jest równoznaczne z dzieleniem przez minus 0,5. Chodzi o to, żeby po lewej został tylko x. Pomnożmy obie strony tej nierówności przez minus 2. Po lewej mamy minus 2 razy minus 0,5. Dlaczego minus 2? Pomyślałem, przez co pomnożyć minus 0,5, aby wyszło 1. Minus 0,5 to po prostu minus 1, druga, a jej odwrotność to minus 2. Mnożę obie strony przez minus 2. Po prawej mamy 7,5. Tę liczbę też mnożę przez -2. Pamiętajcie, że mnożąc nierówność przez liczbę ujemną, należy odwrócić znak. Mieliśmy mniejsze lub równe, a teraz będzie większe lub równe. Po lewej stronie -2 razy 0,5, czyli 1. Mamy więc x jest większe lub równe -7,5 razy -2, czyli -15. To nasz zbiór rozwiązań. Wszystkie wartości x większe lub równe -15 spełnią tę nierówność. Możemy to sprawdzić. Weźmy na przykład 0. 0 jest większe niż -15. Albo weźmy -16. Nie spełni nierówności. -16 razy 0,5 to 8, a 8 nie jest mniejsze niż 7,5. Zatem zbiór rozwiązań to wszystkie wartości i x. Narysuję oś liczbową. Większe lub równe 15. Tu jest minus 15, minus 16, minus 14. Większe lub równe 15. To zbiór rozwiązań. Możecie również spotkać się z zapisem rozwiązania w formie przedziału. Ten zapis ma swoje zasady. Minus 15 mieści się w zbiorze. To dolna granica. Mówimy, że taki przedział jest lewostronnie domknięty. Kwadratowy lub trójkątny nawias oznacza, że wartość graniczna należy do przedziału, natomiast górną granicą jest nieskończoność. Okrągły nawias oznacza, że wartość graniczna nie mieści się w przedziale, czyli przedział jest prawostronnie otwarty. W przypadku nieskończoności zawsze używa się nawiasu okrągłego, bo nieskończoność to nie jest zwykła liczba. Nie można pokazać palcem jakiegoś punktu, mówiąc tu jest nieskończoność, dlatego stosujemy okrągły nawias. Zatem to i to oznacza dokładnie to samo. Stosuje się też zapis zwany formułą logiczną, w którym nasz przedział to dla x będącego liczbą rzeczywistą i za linią pionową lub dwukropkiem wpisujemy warunek. x jest większe lub równe –15. Nawias klamrowy oznacza zbiór liczb. Mamy więc podzbiór liczb rzeczywistych, które spełniają ten warunek. Czyli są większe lub równe –15. To, to i to znaczy to samo. Mając to w pamięci, zróbmy jeszcze ze dwa przykłady. Niech będzie… 75x jest większe lub równe 125. Dzielimy obie strony przez 75. 75 to liczba dodatnia, więc znak nierówności nie zmienia się. Otrzymujemy x jest większe lub równe 125/75. Dzielimy licznik i mianownik przez 25 i wychodzi 5 trzecich. Czyli x jest większe lub równe 5 trzecich. Możemy to zapisać jako przedział lewostronnie domknięty od 5 trzecich do nieskończoności. Zaznaczmy go na osi liczbowej. Mamy oś liczbową: 5 trzecich to 1 i 2 trzecie. Tu jest 0, 1, 2, 5 trzecich znajdzie się tutaj. Należy do przedziału. Stawiamy więc grubą kropkę. Zbiór rozwiązań zawiera też wszystkie liczby większe od niej. Kolejny przykład: Niech będzie x dzielone przez 3 jest większe niż minus 10 dziewiątych. Chcemy, by po lewej stronie pozostał tylko x. Więc mnożymy obie strony przez –3, bo x przez –3 to jest to samo, co –1 trzecia x. Mnożymy przez odwrotność, stąd –3. Jeśli pomnożymy obie strony przez –3, otrzymamy… To można zapisać jako –1 trzecia x. A po prawej mamy –10 dziewiątych razy –3. I zmienia się znak nierówności, bo mnożymy lub dzielimy przez liczbę ujemną. Znak nierówności zmieni się z większy niż na mniejszy niż. Po lewej stronie zostaje nam x i o to chodziło. Współczynniki się skracają, mamy x jest mniejsze od i teraz iloczyn liczb ujemnych jest liczbą dodatnią. Skracamy mianownik z trójką i zostaje 10 trzecich. Uzyskaliśmy x jest mniejsze niż 10 trzecich. Zapiszmy to w formie przedziału. Górna granica przedziału rozwiązań to 10 trzecich. ale bez wartości 10 trzecich. Nie ma tu równości, więc stawiamy nawias okrągły. Przedział domknięty ma nawias kwadratowy, a ten przedział jest otwarty, stąd nawias okrągły. Natomiast dolna granica tego przedziału to minus nieskończoność. To przedział zawierający wszystkie liczby mniejsze niż 10 trzecich. Narysujmy go na osi liczbowej. Zaznaczam 0, 1, 2, 3, 4, 10 trzecich to 3 i 1 trzecia, więc będzie. Zmienię kolor. Otaczam tę wartość kółkiem, bo nie mieści się w przedziale. Tu jest mniejsze niż. Mam więc 10 trzecich. Wszystkie mniejsze liczby z wyjątkiem tej zawierają się w naszym. Przedziale rozwiązań. Zróbmy jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Niech będzie x dzielone przez minus 15 jest mniejsze niż 8. I znów pomnożmy obie strony przez minus 15. Po lewej mamy minus 15 razy x przez minus 15 a po prawej 8 razy –15. A gdy mnoży się albo dzieli nierówność przez liczbę ujemną to znak zmienia się na przeciwny. Zatem mniejsze niż zmienia się na większe niż. Po lewej stronie zostaje x. To się skraca. x jest większe niż… 8 razy 15 to 80 plus 40, czyli 120 więc –120. Zgadza się? 80 plus 40 minus 120, zapiszmy jako przedział. Dolna granica to minus 120, ale bez tej liczby, bo nie mamy tu znaku równości. A górna granica to nieskończoność. Zaznaczmy na osi liczbowej. Narysuję oś, byle jako, niech tu będzie minus 120, tu 0, a tu minus 121, minus 119. Minus 120 otaczamy kółkiem. To wszystkie liczby większe niż minus 120. Każda liczba z tego przedziału spełni tę nierówność. Sprawdźmy na przykład 0. 0 przez minus 15 to 0. Jest mniejsze niż 8. Jeśli weźmiecie dowolną z tych liczb, okaże się dobra. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Do zobaczenia.